Tom Holownik. Hej, przyjaciele, cóż za wspaniały dzień na łowienie ryb. Mały Tomie, może do nich dołączysz? Nie wiesz, jak się łowi ryby? Cóż, może twój tatuś cię nauczy? Hej, zobacz! Henry złapał rybkę! Wow, musi być ogromna! Trzymaj się, Henry! Zaraz cię stamtąd wyciągniemy! Mały Tomie, Henry potrzebuje twojej pomocy! Szybko, jedź po swojego tatę! Hej, Tom! Mały Tom, chcę ci coś powiedzieć! Henry miał wypadek z rybką! Czy możesz przyjechać po niego? Dzięki! Jest nad stawem z Jeremim. Ruszajmy! Nic się nie martw, Henry. Tom przyjechał, żeby ci pomóc. Dobra robota, Tom. Jedźmy teraz z powrotem do garażu. Co się właściwie stało? Twoja szyba pękła i woda zalała wnętrze? Czy da się to naprawić? Doskonale. Zatem bierzmy się za to. Od czego zaczniemy, Tom? Nowa szyba? Od razu wyglądasz lepiej, Henry. A teraz wysuszysz kabinę Henry'ego? Wow, to jest naprawdę sporo wody. Dobry pomysł. Ten wiatrak wysuszy Henry'ego w mgnieniu oka. Masz jakieś inne pomysły, Tom? Wow, ta wędka jest znacznie mocniejsza, Henry. Dzięki niej powinieneś być w stanie uporać się z taką wielką rybą. Chyba już skończyliśmy. Wow, jaki fajny spławy kichaczyk. Wygląda jak jakiś samochód wyścigowy. Czy to dla Henry'ego? Co o tym sądzisz, Henry? Teraz jesteś już naprawiony i osuszony, a więc możesz wracać do łowienia ryb. Dziękujemy wam za pomoc, chłopaki. Znowu wam się udało. Wracajmy do łowienia. Dobrze się bawicie? Nieźle, mały Tomie. Udało ci się. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem.
Tom, holownik. Mamy weekend, a wszyscy w mieście samochodów dobrze się bawią. Łącznie z Carlo Pizzarlo. Zobacz, jak wielu ma klientów. Hej, Carlo. Wygląda na to, że biznes dobrze się kręci. Jesteś taki zajęty z klientami. To super. O nie, wygląda na to, że mamy problem zwanym Carlo. Van nie może nadążyć za nim. Lepiej szybko pojedź do Toma holownika, Carlo. O nie, i co teraz? Może lepiej, żeby to Tom przyjechał do ciebie. No i może powinieneś wyłączyć silnik do tego czasu. Dzień dobry, Tom. Wyjeżdżasz gdzieś? O, cóż, jeżeli już skończyłeś czyścić, może mógłbyś przyjechać i pomóc Carlo Pizzarlo? Świetnie! Nie zapomnij zabrać narzędzi. Jego rura wydechowa odpadła, więc to może być trochę trudne z naprawą na miejscu. To urządzenie podniesie Carla, tak żebyś mógł zajrzeć do podwozia? Czy jedno wystarczy? Masz rację, Tom. Carl to duży samochód, więc lepiej zabierz dwa lewarki. Myślisz, że będziesz potrzebował też coś do czyszczenia vana, Carlo? Weźmiesz szczoteczkę? Tak, i definitywnie skrzynka z narzędziami. I najważniejsza rzecz, czyli nowy tłumik. Doskonale, masz już wszystko i możemy wyruszać. Tom przyniósł swoje narzędzia, tak żeby mógł cię naprawić na miejscu, Carlo. Dobrze, bierzmy się do pracy. Tom podniesie cię z ziemi i zobaczy, w czym tkwi problem. Ten tłumik jest z pewnością do wymiany. Nic dziwnego, że jest do wymiany, skoro nie był nigdy wcześniej wymieniany. Dobrze, wykręćmy ten tłumik. Twój klucz musi być mniejszy, żeby odkręcić te śrubki. Tak lepiej. Czy już możemy go z powrotem zamontować? Oczywiście! Musimy zamontować nowy tłumik razem z rurą wydechową! Już prawie jesteś gotowy, Carlo! Wkrótce znowu będziesz robił pizzę! Jeszcze tylko kilka śrubek? Oh.
Zapal silnik, Carlo! Tom musi sprawdzić, czy problem został naprawiony. Nie ma dymu! Doskonale! Jesteś już gotowy wracać do pracy. Wygląda na to, że będziesz miał zapracowane popołudnie, Carlo. Hej, Tom! Carlo chce zrobić pierwszą pizzę dla ciebie, w ramach podziękowania. Do zobaczenia później, chłopaki! Bon appetit! Tom, holownik. Hej, Tom! Pobudka! Ktoś dzwoni! Co się stało, Tom? Traktor Ben ma kłopoty? Szybko, jedźmy tam! Ben, już się nie martw! Tom już tu jedzie! On naprawi cię w mgnieniu oka! Tom, czy już widzisz Bena? Zobacz, tam jest! Pospieszmy się! Hej, Ben! Co się stało? Ben mówi, że jego silnik się zepsuł. Tak jest, zgadza się. Zabierzmy go do garażu. Dalej. I już jesteśmy. Ben, Tom zaraz cię obejrzy. Ale najpierw cię oczyśćmy. Już jesteś czysty. Wszystko dzięki Tomowi. A więc, co myślisz, Tom? Tak, masz rację. Sprawdźmy silnik. Wygląda na bardzo mocno uszkodzony. Czy ten silnik wystarczy, Tom? Wygląda na to, że mamy tutaj coś dla Bena. Hej, Ben! Mamy dla ciebie nowy silnik. Doskonale, Tom. I co sądzisz, Ben? Co się stało, Tom? Jakiś problem? Popsute lusterko! Prawie nam to umknęło! Ale dla ciebie to żaden problem, Tom. Jestem pewien, że naprawisz to raz, dwa, trzy. Znalazłeś coś, Tom? Założy się, że tak.
Ben, masz nowe lusterko. Czyż to nie wspaniałe? Wyglądasz absolutnie idealnie. Papa, Ben. Tom, do zobaczenia następnym razem. Tom, holownik. Dalej, Jerry. Jedź szybciej. Udało się. Wygrałeś. Możesz się już zatrzymać, Jerry. Coś nie tak? Nie możesz się zatrzymać? Musisz jakoś to zrobić. Hamuj! Jerry, czy wszystko w porządku? Lepiej zawiadomy Toma Holownika. Hej, Tom! Przepraszam, że cię obudziłem, ale mamy problem. Musisz przyjechać na nasz tor wyścigowy, dobrze? Jerry, mi samochód wyścigowy potrzebuje twojej pomocy. Już tu jest. Ale Jerry jest po drugiej stronie płotu. Będziesz musiał wjechać na tor, żeby się do niego dostać. Fajnie jest pojeździć na torze, prawda? Może później poprosimy Jerry'ego, żeby dał ci się pościgać. Świetna robota. Dobrze, zabierzmy Jerry'ego do twojego garażu. Od czego zaczniemy, Tom? Najpierw zbadamy powód, dla którego Jerry nie mógł się zatrzymać? Dobry pomysł. Sprawdźmy jego hamulce. Czy coś widzisz? O nie! Jego tarcze hamulcowe są zużyte. Nic się nie martw. Tom wie dokładnie, co robić. Zaraz zdejmiemy te zużyte tarcze i zamienimy je na nowe. Dobrze, bierzmy się do roboty. Skąd weźmiemy nowe tarcze, Tom? Te będą dobre? Okej, załóżmy je. Jak się teraz czujesz? Znacznie lepiej? Doskonale! Tom, czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić dla Jerry'ego? Tak? Co takiego? Musimy sprawdzić, dlaczego Jerry się przegrzewa? O co tu chodzi? Jego bagażnik jest bardzo gorący? O nie! I co z tym zrobimy? Zimna woda? Dobry pomysł! Doskonale, Tom. Czy Jerry jest już gotowy, by wrócić na tor? Nie? Co jeszcze więc musimy zrobić? Aha,
Musimy usunąć te zadrapania na jego karoserii po tym uderzeniu w tor. Dobry pomysł. Teraz już jest gotowy do powrotu. O, to miło z twojej strony. Tom, czy chcesz jechać z Jerrym na tor wyścigowy? Możesz jechać szybciej, Jerry? Tak myślałem. Świetna robota, Tom. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tom, holownik. Hej, Frank. Gdzie się tak śpieszysz? W szpitalu jest pożar? Szybko, lepiej się pośpiesz. O nie. Nic się nie martw, Amber. Frank zaraz ugasi ten pożar. Doskonale, Frank. Coś się stało? Woda nie chce lecieć? O nie, to brzmi jak przeciek, Frank. Lepiej szybko zawiadommy Toma holownika, żeby nam pomógł. Tom, Frank wóz strażacki ma problem. Wycieka mu woda ze zbiornika. Pomożesz mu? Jakie narzędzia nam się przydadzą? Spawarka? Dobry pomysł. A teraz znajdźmy kawałek metalu. Świetnie. Nie zapomnijmy też o goglach ochronnych. Jesteś gotowy? Dobrze. Ruszajmy więc. Szybciutko, Tom! Do szpitala! Jest już Tom. Dobrze, szybko naprawmy tę usterkę. Doskonale, Tom. Świetnie, Frank. Dalej. Co jest grane? Nie masz już wody? O nie! Co teraz zrobimy? Dobry pomysł, Tom. Poprośmy Amber, żeby zawiadomiła Tysona cysternę. Amber, czy możesz przyprowadzić Tysona? Hej, Tyson, obudź się! Frank wóz strażacki potrzebuje wody. Pomożesz? Jest w szpitalu. Szybciutko! Zobaczcie, chłopaki, Amber znalazła Tysona. Zaraz nam pomoże. Dobra robota, Tyson. Mm-hmm.
Świetnie, Frank! Uratowałeś szpital! Zobaczcie, jaka Amber jest zadowolona! Idealnie! Dziękuję wam, przyjaciele! Do zobaczenia! Uh-huh.